Toksyczne chrząszcze w Polsce. Takie lub inne mniej lub bardziej trafne tytuły zyskały i w zasadzie zyskują co rok artykuły o pewnych chrząszczach, które możemy normalnie, naturalnie spotkać w Polsce wiosną. Ale hitem i w ogóle moim faworytem jest artykuł, który ukazał się 5 dni temu, którego autorem jest pani Paulina. I pani Paulina nazwała swój artykuł tak. Ma zaledwie 3 cm i opanował polskie lasy. Niewielka ilość jadu grozi śmiercią. No cóż, pani Paulino, nieładnie tak kłamać i nieładnie tak straszyć, no ale dobra, nie zajmujmy się tym, może pani Paulina się zreflektuje kiedyś. O czym w ogóle jest mowa? W dzisiejszym odcinku opowiem wam o bohaterach głównych tych artykułów, jakim są oleice. Oleice to są takie chrząszcze, które występują naturalnie w Polsce, one są tu od zawsze i można je spotkać głównie wiosną, ale są też gatunki na przykład późno jesienne. Ale czym tak naprawdę te chrząszcze są? Czy faktycznie są tak niebezpieczne na człowieka? Czy powinniśmy na nie uważać? Czy są jadowite? Spoiler, nie są. Na te i na wiele innych pytań odpowiem wam w dzisiejszym filmie. Zapraszam. No ale co to by był za film o polskich owadach, gdybyśmy nie poszli takich owadów poszukać? A jako, że mamy piękną pogodę dzisiaj we Wrocławiu, jest 30 stopni, jest turbo gorąco i w ogóle leje się ze mnie, to nie pozostaje mi nic innego jak pójść i poszukać właśnie oleic. Plecak, aparat, drugi aparat, obiektyw, gorilla pod, chyba wszystko jest. Żegnamy się ze zwierzeczkami i idziemy. Ha, takiego przejścia się nie spodziewaliście. Wow, szedłem sobie do garażu. Patrzcie, jaki nasosznik wielki. Ej, ale jest potężny. Kurczę, weźmiemy sobie w ogóle go i zrobimy... O, a tu drugi. Weźmiemy go, zrobimy film o nasoszniku. Dawno nie było. Tylko szybką podmiankę musimy zrobić out. Dla bardzo ciekawskich, gdzie ja jadę? Otóż tak bazując na tym, gdzie zawsze spotykałem oleice i na tym, gdzie one w ogóle żyją i jaki jest ich tryb życia, to jadę sobie na Wzgórze Maślickie. Ja nigdy tam nie byłem, a ponoć ładny punkt widokowy, no i tam jest dużo trawki. A jak jest dużo trawki, nie narkotyków, takiej normalnej zielonej trawki, to znaczy, że oleice będą miały po czym łazić. I to jest bardzo dobry znak, no bo one ani się nie wspinają na drzewa, ani nie latają, więc to jest idealne miejsce, żeby ich poszukać. Także widzimy się na miejscu. No i dobrze, moi drodzy, tak to wygląda. Wzgórze Maślickie jest tam gdzieś za krzakami, więc możemy się przejść. No i spróbujemy te oleice znaleźć. To jest w zasadzie bardzo fajny teren do jej poszukiwania, bo jak jest tak płasko i dużo trawki, no to właśnie idealnie. Tylko że z oleicami to ja zawsze miałem pewien problem, bo o ile samo szukanie ich jest totalnie nieproblematyczne, bo wystarczy iść i patrzeć pod nogi, to czy się na nie natkniemy, to jest w zasadzie loteria, bo one są i wszędzie i nigdzie. Także niestety nie daję wam gwarancji, że w ogóle dzisiaj coś znajdziemy. Jak nie znajdziemy, no to odcinek nie wyjdzie i tyle. Dobra, ja tu się wpakuję na pole, no i zobaczymy, może się coś uda znaleźć. A podczas gdy tak sobie tuptam i szukam, to sprzedam wam fajną ciekawostkę. Otóż w Polsce występuje coś takiego, co się nazywa oleica pstra, czyli Meloe variegatus. I to jest taki dla mnie personalnie święty graal, jeśli chodzi o wszystkie oleice, bo ona jest mega ładna. Ona wygląda tak, jakby ją ktoś wykąpał w benzynie. To jest niestety bardzo rzadki gatunek w Polsce. Mało gdzie występuje i mało gdzie można go spotkać. Wiem, że pod Częstochową jest jedno stanowisko, ale ogólnie ona jest bardzo rozproszona w Polsce i no naprawdę trzeba mieć farta, żeby takiego owada znaleźć. Jak ktoś znalazł, to szczerze gratuluję. No i właśnie przez tą swoją rzadkość i przez ten swój wygląd to jest taki święty graal i ona też ma w sobie kantarydynę. O kantarydynie opowiem wam troszkę więcej, jak znajdę jakiegoś tutaj chrząszcza, ale na razie się na to nie zapowiada. Mniej więcej tak to wygląda. Się chodzi i patrzy pod nogi, czy jest olejca, ale czy nie ma olejca. O, ale są te kowale bez skrzydła znowu. Na razie niestety oleicy brak, ale znalazłem mrówkę rudnicę, która targa taką czarną muchówkę, a ta muchówka nazywa się leń marcowy. Dobra, niech se niesie. Kurczę, wlazłem w takie gęstsze krzory, natomiast jak oleicy nie było, tak oleicy nie ma. Ale jeśli tu jej się nie uda znaleźć, to mam jeszcze jeden spot pod Wrocławiem, gdzie w zeszłym roku było ich sporo, więc może powtórzymy zeszłoroczny sukces z poszukiwaniami właśnie tam. Co prawda oleicy jeszcze nie mam, ale znalazłem fantastycznie ubarwionego pająka. Spokojnie, ja go zaraz wypuszczę, ale po prostu chciałem wam pokazać, jaki on jest ładny. No coś pięknego. Zobaczcie w ogóle, jakie on ma te przednie nogi zrobione. Wydaje mi się, że to dorosły samiec jest, ale no świetna sprawa. O proszę, już nawet jaszczurki mamy. To tu wychylił łepek. No hej. No już myślałem, że to mam, ale jednak nie mam. Okazuje się, że to jest nie oleica, a niestety martwy biegacz. Szkoda, bo też te chrząszcze są w ogóle bardzo pożyteczne. One zjadają różne niefajne zwierzątka. Szkoda owada. Mały update. Niestety w poprzedniej lokalizacji
olejce znaleźć się nie udało, więc przyjechaliśmy do tego miejsca, w którym w zeszłym roku było ich kilka. Zatem, no jak tu nie znajdziemy, to już w ogóle kaput, ale jestem dobrej myśli, może się uda jakąś wypatrzyć. Okolica jest fajna, mamy tutaj pola i skraj lasu, także środowisko dla niej jest dobre. Jest, moi drodzy, sukces! Siedzi tu gnój mały, znaczy to jest w ogóle samica. Patrzcie na to, ja też jestem osioł, bo szedłem tędy. Nie mam pojęcia, jak ją przegapiłem, ale jest. I teraz, czekajcie, ja ją wam troszkę tak wyciągnę. No chodź. O, okej. Oho, już upuściła kropelki kantarydyny, widzicie? Zara będzie, że... Oj, zostały mi na tym. No ale jest, dobra. Jej, jak fajnie. Czyli jednak ten spot nigdy nie zawodzi. 3 godziny szukania oddały, bo właśnie oto w tym pojemniczku znajduje się jedna sztuka olejcy, czyli właśnie tytułowego gagatka, który jest tak niebezpieczny, tak toksyczny i o którym media trąbią. I jeżeli przetrwaliście ten 5-minutowy nudny wstęp usiany innymi dziwnymi wstawkami kompletnie niezwiązanymi z olejcą, no to teraz w końcu można się czegoś o niej dowiedzieć. Zacznijmy od podstawy podstaw, czyli co to w ogóle jest? No to cóż, jest to owad, to nie jest jakoś mega odkrywcze stwierdzenie. Jest to chrząszcz, to też nie jest odkrywcze i co więcej, chrząszcz należący do rodziny Meloidae, czyli rodziny majkowatych lub olejcowatych. Różne są nazwy. Większość chrząszczy z tej rodziny występuje w tropikach i nimi się nie zajmujemy, one są bardzo ładne, kolorowe i tak dalej. Natomiast w Polsce występuje dosłownie kilkanaście gatunków, z czego większość jest mega rzadkich i tak naprawdę spośród krajowej fauny mamy tylko 2 gatunki, które w miarę często można spotkać. Po pierwsze jest to olejca krówka, zwana też bożą krówką i jest to dokładnie gatunek, który udało mi się znaleźć i który widzicie na ekranie. A po drugie jest tak zwana olejca fioletowa. Oba gatunki są dosyć podobne do siebie, występują na tych samych terenach w tym samym czasie i można je od siebie odróżnić. Po pierwsze tym, że olejca fioletowa jest bardziej fioletowa, czy też bardziej niebieska, a po drugie, jeżeli chcemy mieć pewność co do oznaczenia, to jeszcze jest taka cecha, tak zwane punktowanie przedplecza, które u tej olejcy fioletowej jest dużo drobniejsze niż u olejcy krówki. To są takie bardzo drobne szczegóły i naprawdę trzeba mieć opatrzenie z oboma gatunkami, żeby móc je odróżnić od siebie. To teraz ciekawostki. Ciekawostka numer 1 to jest rozwój tych chrząszczy, który jest absurdalnie skomplikowany. Serio, u normalnych chrząszczy jest tak, że jest jajko, larwa, poczwarka, owad dorosły. I zazwyczaj dzieje się to albo w drewnie, albo w ziemi, albo w innym mniej lub bardziej stabilnym materiale. U olejc rozwój nie dość, że jest bardzo skomplikowany, to jeszcze jak na złość wybrały sobie do tego jedno z najbardziej ekstremalnych środowisk, jakie można sobie wybrać. Wygląda to tak, że taka samica olejcy, którą właśnie widzicie na ekranie, bo to jest samica, ona składa niesamowicie dużą ilość jajek i to jest aż do 10 tysięcy. I tu nasuwa się pytanie, skoro tych jajek jest tak ogromna ilość, to dlaczego tych olejc jest tak względnie niedużo? No właśnie przez to, że one mają tak skomplikowany i niebezpieczny rozwój, to samica składa bardzo, bardzo dużo jajek, żeby stworzyć jak największe szanse na przetrwanie jak największej ilości młodych. No i co się dzieje dalej? Składa jajka do ziemi, z jajek wylęgają się takie maleńkie, dziwne larwy, które zwane są trójpazurkowcami. One się wspinają na kwiatki i na tych kwiatkach czekają. W międzyczasie jak czekają, potrafią się też pożywić pyłkiem z tych kwiatków. Natomiast one czekają na pewne owady, a tymi owadami są pszczoły samotnice. I to jest ważne, żeby to były pszczoły samotnice, a nie zwykłe pszczoły, na przykład pszczoły miodne, bo jak takie larwy się dostaną do ula, gdzie jest dużo pszczół, no to one zginą. Więc po to polują na pszczoły samotnice, które żyją, jak sama nazwa wskazuje, samotnie, żeby takiej pszczoły się uczepić i zostać zatransportowanym wraz z pszczołą do jej gniazda. Podczas transportu te larwy olejc pożywiają się w ogóle płynami ustrojowymi tej pszczoły, czyli są takimi troszkę wampirami, a gdy już dostaną się do gniazda, to zjadają po pierwsze jajka czy tam larwy tej pszczoły i zgromadzony przez pszczołę pyłek. No czyli generalnie wyrządzają tym pszczołom sporą krzywdę i tam te larwy przechodzą kolejne linienia. I tu jest kolejne dziwactwo, bo o ile zazwyczaj larwa jak linieje, no to po prostu robi się większa larwa, ale ona nie zmienia za bardzo swojego wyglądu. U olejc co stadium, to larwa wygląda inaczej, nie? Po prostu ja nie wiem, co jest z nimi nie tak, ale tak jest, że każde stadium larwalne wygląda totalnie inaczej od poprzedniego. Co więcej, potem z larwy wcale nie robi się poczwarka, tylko robi się coś, co jest nazywane pseudopoczwarką. I to jest ni poczwarka, ni larwa. To jest takie coś pomiędzy, co nie za bardzo się rusza, nie pobiera pokarmu, no w sumie nie wiadomo, co to jest. I dopiero z tej pseudopoczwarki robi się poczwarka, z której potem wylęga się owad dorosły. I taki rozwój, w którym występuje coś takiego jak pseudopoczwarka, jest nazywany albo nadprzeobrażeniem,
albo hipermetamorfozą. To jest coś dosyć rzadkiego u owadów, no ale zdarza się. No i właśnie olejce coś takiego przechodzą. Ciekawostka numer dwa. Chrząszcz ten jest trujący. Czyli wszystkie artykuły, które mówią o tym, że chrząszcz ten jest trujący, mają rację. On zawiera w swoim ciele kantarydynę, która jest dosyć silną trucizną, natomiast no nie jest tak, że jeden taki chrząszcz potrafi zabić człowieka. Nie, nie, nie. I tutaj chciałbym wrócić do artykułu, który przytaczałem wam na początku filmu, bo miałem o nim nie wspominać, ale przeczytałem ten artykuł i to jest taki stek bzdur, że no nie można obok tego przejść obojętnie i po prostu dobrze jest go sprostować. Tytuł już znacie, ma zaledwie 3 cm i opanował polskie lasy. Niewielka ilość jadu grozi śmiercią. Już w tytule jest taki babol, że to jest koniec świata. No jakiego jadu, ja się pytam? Ten owad nie jest jadowity. Jeżeli jest toksyczny, to nie oznacza, że jest jadowity. To są w ogóle dwie różne definicje i olejca w żadnym wypadku nie wpisuje się w definicję jadowitości. Nie ma ani żądła, którym by mogła ten jad zaaplikować. W ogóle jadu nie ma. Nie ma żadnego zbiorniczka z jadem. Nie ma, nie wiem, żadnych pazurów jadowych, czy kolca jadowego. No nic nie ma po prostu, nie? Po prostu ten chrząszcz nie jest jadowity. On jest trujący. To są dwa różne słowa. O, to jest mój ulubiony akapit. Olejca krówka to owad spotykany na terenie całego kraju. Jego rozmiar wynosi około 3-3,5 cm. Ma wyjątkowe ubarwienie, czarny pancerz mieniący się w odcieniach granatów. Charakteryzuje go również nietypowy kształt z dużym pękatym ciałem, które wyraźnie odcina się od smukłej głowy z długimi szczękoczułkami. I to ostatnie zdanie to jest wierutna bzdura. Po pierwsze, głowa to też jest część ciała owadów, no nie oszukujmy się, tak jest. A po drugie, z tego co wiem i z tego co przez ostatnie lata się nauczyłem, to owady nie posiadają szczękoczułków, więc kompletnie nie wiem skąd ta pani wzięła te szczękoczułki i nie wiem co miała przez to na myśli, no bo te olejce co najwyżej mają czułki i też wcale nie jakoś bardzo długie. Szczękoczułki to są odnóża gębowe, które występują u pajęczaków, nie u owadów, więc owady nie mają szczękoczułków. Olejca krówka jest powszechnie spotykana w lasach, na łąkach oraz polach. Najłatwiej jest ją spotkać latem, kiedy panują wysokie temperatury. Kolejna bzdura, otóż olejca krówka występuje raczej wiosną. Oczywiście mamy też inne olejce, które występują na przykład do listopada, więc są późno jesienne, ale tutaj, że ona występuje latem, to bym nie powiedział, jednak taki kwiecień, czerwiec to są miesiące, w których najczęściej można spotkać olejce, czyli miesiące typowo wiosenne. Chociaż dotknięcie pojedynczego chrząszcza nie jest śmiertelne, ponieważ wydziela on niewielką ilość jadu, kolejna bzdura z tym jadem, to jednak toksyna, którą posiada, jest bardzo silna i na pewno odczujemy jej konsekwencje w przypadku kontaktu. I kolejna bzdura, bo ja już miałem kantarydynę na rękach nie raz, nie dwa, zresztą widzieliście nawet na tym filmie i absolutnie nic się nie dzieje. Oczywiście, jeżeli taka substancja, bo to jest taka oleista ciecz, jeżeli ona się dostanie, nie wiem, do nosa, do oka, to wtedy może być gorzej i wtedy jakiś odczyn zapalny może się zrobić. Czy jeżeli będziemy ją mieli długo na rękach i jej nie zmyjemy, no to nie wiem, jakieś bąble mogą wyskoczyć, co najwyżej, ale żadnych odparzeń nie będziemy mieć, nie odpadnie nam ręka, nie będzie trzeba amputować tej ręki, nic takiego się nie stanie. Tego chrząszcza trzeba by połknąć, a najlepiej kilka tych chrząszczy, żeby faktycznie odczuć jakieś skutki i żeby mogło nam się coś cokolwiek stać. Także pani Paulino, lekcje do odrobienia. Kolejna sprawa, czy taki chrząszcz w ogóle mógłby ugryźć człowieka? Bo takie pytanie też słyszałem. I tak bardzo technicznie rzecz ujmując, to na to pytanie muszę odpowiedzieć tak. Dlaczego? Ponieważ wszystkie olejce posiadają aparat gębowy typu gryzącego, czyli innymi słowy mają żuwaczki. I one tymi żuwaczkami jedzą rośliny, bo są to zwierzęta roślinożerne. Ich głównym składnikiem diety są soczyste części roślin. Więc żeby takie rośliny zjeść, no to one muszą je jakoś tam przeżuć. Ale tutaj absolutnie nie można mówić o jakimś celowym polowaniu na człowieka. Te chrząszcze nie będą chciały nas gryźć, nie mają celu nas gryźć, człowiek nie jest ich pożywieniem i gdyby mogły, to najlepiej by człowieka unikały. Ale że niestety nie potrafią latać ani się wspinać, tylko tak ciągną te swoje wielkie cielska po ziemi, no to czasami się na nie natykamy i ze względu na ten strach, który jest wywoływany między innymi takimi artykułami, no często te olejce padają naszą ofiarą, mimo że są absolutnie nieszkodliwe. Także jeśli następnym razem spotkacie taką dużą czarną mrówkę, to spokojnie, nie ma się czego bać, one nic nie zrobią człowiekowi. Dobrze jest pilnować, żeby pies jej nie zjadł, bo to wtedy może się różnie skończyć. No jednak są trujące, więc lepiej pieskowi jej nie dawać. I wtedy olejca pójdzie w swoją stronę, my w swoją stronę i wszyscy będą zadowoleni. To na koniec jeszcze jedna ciekawostka, bo jak zaraz zobaczycie, na końcu wycieczki spotkałem jeszcze jeden okaz olejcy. Zobaczcie, jestem dosłownie 20 metrów od auta i przypadkiem znalazłem drugą sztukę, niestety w formie wysuszonej i 2D, taka wyżarta przez mrówki czy coś, to też jest olejce, znaczy szczątki olejcy. Gdzieś to jeszcze widziałem głowę, to jest chyba w ogóle głowa, a to są, ej, to są notoksusy. Notoksus to jest taki rodzaj chrząszczy, który żywi się, kurczę, czyli wszystko się składa w całość.
Ja wam pokażę je na turbo zbliżeniu, bo to są w ogóle mega dziwne chrząszcze, tak swoją drogą. Jak sami widzieliście, niestety ten drugi okaz był martwy, rozczłonkowany i on sobie leżał na ziemi. Natomiast obok tego okazu znalazłem 3 sztuki takich bardzo ciekawych chrząszczy, które mają polską nazwę gilczyca, czyli jest to rodzaj Notoxus i one znalazły się tam kompletnie nieprzypadkowo. Pomimo tego, że chrząszcze te są bardzo pospolite w Polsce, to jednak one mają pewną cechę, która bardzo wiąże się z olejcami, a szczególnie z martwymi olejcami. Otóż chrząszcze te są, tu uwaga, trudne słowo, kantarydynofilne. Oznacza to, że jeżeli na przykład na kręgowce kantarydyna działa bardzo źle, to owady kantarydynofilne są ściągane zapachem kantarydyny. Więc jeżeli taka olejca umrze, to ona zapachem kantarydyny w swoim ciele ściąga te właśnie chrząszcze i one, pożywiając się martwym ciałem tejże olejcy, same stają się trujące, czaicie to? One jakby nabywają tę kantarydynę przez to, że zjedzą martwego, trującego chrząszcza. Także w przyrodzie nic nie dzieje się przypadkowo i te notoksusy po prostu powinny tam być. Uff, moi drodzy, to wszystko. Mam nadzieję, że tyle informacji wam wystarczy i że będziecie darzyć sympatią te bardzo ładne i bardzo pierdołowate chrząszcze, bo one serio są takimi pierdołami, że one się wywracają, ledwo chodzą, no dramat, nie? Żeby one się gdzieś wspięły, to jest nierealne z takim wielkim dupskiem. Dajcie znać, czy film wam się podobał i widzimy się w kolejnym filmie. Hej!